Ech, też chciałabym dostać burgera. Okej, zjem swojego sucharka. Kurczę, wszystko pokruszyłam. Muszę to szybko pozbierać. Hej, karaluchu, spadaj stąd. Jaki pyszny burger. Nie ma nic smaczniejszego. Popiję go zimną kolą. Nie wierć się, piesku. Mamusia robi selfie. Tak, tak, dziękuję. Które wstawić? O, David dzwoni. No hej, David. Poszła i zostawiła jedzenie? Hej, Nancy, czy myślisz o tym, co ja? Świetnie. Tylko cicho, żeby nie zauważyła. Otwieramy. Co to jest? Spróbujmy. Smakuje dziwnie i pachnie też dziwnie. Nie dziękuję. Co tu się dzieje? Ups. Zjadłyście moje złote danie? To oburzające. Nie szkodzi, mam pomysł. Witamy na PaRaRa. Raz, dwa, trzy. Otwieramy, dziewczyny. Ekstra, mam pizzę. Hurra! Ja też, ale mrożoną. Tylko nie to. Wow, czy to jest złota pizza premium? Odlot! Muszę jej szybko spróbować. Fu, co na niej jest? Jakieś skorupiaki? Jak to się je? Nie dzięki, lepiej się ich pozbędę. Ej, możesz być ostrożniejsza? No, jest trochę lepiej. Przepraszam, dziewczyny. No dobra, próbuję. No dziwna taka. A to złoto jest bez smaku. A ser jakiś taki śmierdzący? Też lepiej go wywalę. No skórka wydaje się fajna. W takim razie zjem wszystkie skórki. Złożę je razem i zrobię coś pysznego. Doskonałe. A reszta idzie do kosza. No co tak patrzycie? Bierzcie się za swoje pizze. No okej. To moja ulubiona pepperoni. Jaki ciągnący ser. To jest naprawdę dobre. Nie będę jadła brzegów. Wolę zjeść więcej nadzienia. Uwielbiam pizzę. Ten ser jest rewelacyjny. Złożę wszystkie kawałki jak kanapkę. Brzegi wyrzucę. Eni, mogłaś po prostu zapytać. Dobra, moja 4-poziomowa pizza czeka. No jakoś daję radę to jeść. I po wszystkim. Twoja kolej, Chris. Jak niby mam zjeść tą cegłę? Częstujcie się, dziewczyny. To się nie uda. Potrzebuję kucharza. Proszę, zajmij się tym. Już się robi. Mój super grill rozgrzeje ją w mgnieniu oka. Ojej, ekstra. No, co myślałyście? No i co tak długo? Gotowe. Świetnie. Spróbujmy tego waszego jedzenia dla biedaków. Smacznego. Pokroję ją na kawałki. Nie będę tego jadła jak jaskiniowiec. Fuj, to jest obrzydliwe. Dlaczego się śmiejecie? Przecież to jest ohyda. Czekajcie, ja chcę być pierwsza. Sam makaron? No dobra, czemu nie? Spróbuję. Jakiś bez smaku. Muszę coś wymyślić. Wiem, ketchup to naprawi. Im więcej ketchupu, tym lepiej. Chris, ty tego nie rozumiesz. To najlepsze połączenie. Wezmę większą porcję. O tak, to jest to. Teraz to jest naprawdę dobre. Chcę jeszcze. Co tak patrzysz, Eni? Sprawdź, co masz. No i co to jest? Co o tym myślisz, Nancy? Zgadzam się, jest do bani. Co to przecież danie z restauracji? A ja mam jakiś makaron w kubku? Ja chcę makaron z jadalnym złotem. Co ty robisz, Eni? Nie zasługujesz na takie wykwintne danie. To jest pomysł. Hej, Eni, może ci zapłacę i zamienimy się jedzeniem? Dobra, dziewczynka. Wreszcie jakieś godne mnie danie. Chyba są zadowolone. Okej, póki dziewczyny są rozkojarzone, myślę, że mogę zaopiekować się tą kasą. Nikt nic nie widział. Teraz ja zacznę. Nie, bo ja. Dziewczyny, tym razem zaczynam ja. Co? Co to ma być? Jak można jeść ten plastik? Daj mi to, pokażę ci. Otwierasz opakowanie. Wsypujesz do wrzątku. Mieszasz. I kawka gotowa. Voilà. Kawka? Czy to jest kawka? Wygląda obrzydliwie. Fuj! Smakuje jeszcze gorzej. To nie jest śmieszne, dziewczyny. To ohydna papka. Mam pomysł. Dziewczyny, patrzcie, co tam jest. Jakoś dałam radę to wypić, ohyda. Ja jestem następna. Kawa ze Starbucksa. Ekstra. Jest pyszna. Wyrzucę pokrywkę. Jak dużo bitej śmietany. Rewelka. Co, już się skończyła? No dobra, teraz ty, Eni. Okej. Wow, co za zestaw. Cukier, uwielbiam cukier. Ekstra. Wow, jaka duża chusteczka. Akurat muszę się wysmarkać. Eni, coś ci zwisa pod nosem. No rzeczywiście, jaki długi smark. O nie! Fu! Co to? A psik! Fu, jakiś proszek. To wygląda jak kawa. Pachnie ładnie. Spróbuję. Wow, jaka świetna kawa. Doskonała. Dlaczego się śmiejecie? A, moje zęby. Dobrze, że mam wodę do płukania. Lepiej? Dziewczyny, otwieramy. Wow, ależ ten burger jest ogromny. Zaraz go zjem. A ja dostałam jakieś byle co. No wreszcie coś, co lubię. Tak, Nancy, możesz się ślinić. Co tam się dzieje? Eni, jesz jak dzikie zwierzę. Powinnaś się wstydzić. Daj spokój, przecież to jest takie pyszne. Oj, przepraszam. Zdarza się. Lepiej zjadaj swoją porcję. To nawet nie wygląda jak burger. Z czego w ogóle jest ten kotlet? Wiem. Keczup i musztarda załatwią sprawę. Teraz przykryję to bułką i można jeść. Wygląda nieźle. Sosy, nie takie dania ratowały. Myślę, że zrobiło się tylko paskudniejsze. Twoja kolej. Pamiętam, kelner. Dziękuję. A teraz spadaj. Przecież nie można jeść burgera bez rękawiczek. Chodź do mamusi, kochanie. O tak, to jest prawdziwe jedzenie, a nie jakieś śmieci. Mój żołądek jest zachwycony. Tylko spójrz, jaka ważniaczka. No i po wszystkim wytrę sos z ust i zdejmę rękawiczki. Ech, dziewczyny, nawet mi was szkoda. Mam zacząć? Super. O, pączek ze sklepu. Uwielbiam je. To się nazywa prawdziwy przysmak. Pyszności. Kurczę, muszę zabrać wszystkie okruszki. Dziewczyny, to jest bomba. Co tak patrzycie? No dalej, wasza kolej. No dobra, sprawdźmy, co ja mam. Zwykły pączek. No okej, chociaż nic strasznego. Kelner! Potrzebuję moich sztućców. Dziękuję. Odkroję mały kawałek. Nie chcę się pobrudzić jak świnia. Ostrożnie. Spróbuję. Wow! To jest naprawdę dobre! Mam gdzieś maniery. Chcę to zjeść natychmiast. Świetnie. Sorry, dziewczyny, ale to była bomba. Skoro tak mówisz, Chris? Wow, to złoty pączek. Na pewno jest pyszny. Smakuje o wiele lepiej niż to wszystko, co jadłam do tej pory. Jest niesamowity. Prawdziwa rozkosz.